z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest Paweł Kaczmarek, czyli Kaczmi z zespołu Nagły Atak Spawacza. Witam Cię. Witam serdecznie. Nagły Atak Spawacza, czyli pierwszy, albo jak mówią inni, jeden z pierwszych polskich zespołów hip-hopowych, a jak prawidłowo mówi się Nagły Atak Spawacza, powie Wam amerykański youtuber Murzyn z ojczyzny rapu. Posłuchajmy. Nagle Atak Spawacja. 25 lat temu nie było w Poznaniu knajpy, w której nie leciałby utwór Anti-Leroy, Pei i Nagłego Ataku Spawacza. Pamiętam taką sytuację, jechałem na mecz Lecha Poznań w tramwaju na Grunwaldzkiej. Ktoś nie całkiem trzeźwy nagle zaczął wykrzykiwać z siebie Anti-Leroya i nagle okazało się, że cały tramwaj zna. Wszyscy słyszeli Anti-Leroya. Nie było internetu. Oczywiście utworu nie puszczano w radiach, ale były już magnetofony dwukasetowe i można było sobie przegrać. Całe miasto przegrało sobie ten utwór. To chyba zdarzyło się tylko raz w historii III RP. Jak ty wspominasz ten czas? Jaka była w tym wszystkim twoja rola? Jeżeli chodzi o sam kawałek, to razem z Dzwonem wystąpiliśmy właściwie w intrze i outrze do tego utworu, można powiedzieć, gdyż samym, jeżeli chodzi o rapowanie, no to tam był Fuzzy i Peja. Moja rola była taka, że właściwie można powiedzieć, że 99% dzięki mnie ten utwór ujrzał światło dzienne. W tamtych czasach sprzedawałem kasety na Placu Wolności, były 3 budy wtedy z kasetami. No i oczywiście nie omieszkałem, gdy już to sobie nagraliśmy, puszczać tego na całą parę. Myślę, że już dzisiaj to by było bardzo ciężko, bo było naprawdę głośno w całym centrum Poznania. I w pewnym momencie zaczęli ludzie podchodzić i się pytać, czy może mógłbym im przegrać. Nie wiem, jak to zrobić, mówię, szefie, bo ludzie chcą ode mnie przegrywać kawałek, a właśnie nie wiem, co mam z tym zrobić. A on mówi, dobra, nie może zbrać za to pieniędzy. To przegranie kawałka za piwo może być? Może być. Także wtedy tych piw mi się zbierało bardzo dużo, muszę powiedzieć. Wracałeś ciekawo... nie trzeźwy do domu, tak? Znaczy nie, no w pracy nie piłem prawie. Natomiast jako ciekawostkę da nam też fakt, że puszczałem jednego dnia ten kawałek i idzie sobie policja. Chyba już wtedy była policja. Nie milicja już. Chyba tak, umundurowana w każdym razie. No i w pewnym momencie widzę, że się coś zaoferowali, że coś tam między sobą gadają. Myślałem, że albo za głośno, albo za wulgarnie, albo coś tam, coś tam. Natomiast panowie mówią, co to w ogóle jest? Mówię, no taki nowy kawałek nowego zespołu. Nie? I Kazik, czy co? Ja mówię, nie Kazik, no mówię, tego jeszcze nie ma na rynku, to jest zupełnie nowe i tak dalej. Czy to można kupić, nie? Mówię, no nie można kupić, nie? Ale mówię, ewentualnie służę pomocą i mogę ten kawałek przegrać na kasetę, jeżeli panowie jesteście zainteresowani. Panowie okazali się zainteresowani. Przyszli następnego dnia z piwem. Oczywiście już po cywilnemu. Przede wszystkim znalazł mnie tam Krzysztof Kozak, który wydał to nasze pierwsze demo, jak też naszą pierwszą płytę i pierwszą płytę Rycha i Icemana, czyli Slums Attack. Mogę też dodać jako ciekawostkę, że to był czas, gdy poznawałem swoją żonę właściwie. I ona też w pewnym momencie mówi, czy słyszałem taki kawałek, gdzie tam na Leroya strasznie krnął i w ogóle cuda nie widzę, takie świry muszą być i w ogóle nie wiadomo co. Ja mówię, słuchaj, no nie ocenię książki po okładce, bo wiesz, no. Może panowie po prostu w tekstach chcą się tak jakoś wyżyć, a tak normalnie takie tam normalne życie prowadzą i w ogóle, nie? Nic nie wspominając, że jestem gdzieś tam, prawda, współuczestniczę w tym projekcie. Po czym po iluś tam dniach, albo nawet tygodniach, bo to jakoś trochę tam trwało, przyszła do mnie do kiosku i mówi, słuchaj, to ty. Okazało się, że z koleżanką szły w okrąglaku, schodziły ze sodów i z głośnika leciało właśnie Anty, co też jest dla mnie ciekawostką, że w takim, prawda, budynku w przestrzeni publicznej puszczali to Anty.
A tam na dole był taki duży sklep muzyczny, już nie pamiętam jak, Roglong Black? Tak. To się nazywało? Roglong Black chyba, tak? No i koleżanka mówi, o to twój Pawełek leci. A ona mówi, jak mój Pawełek? No mówi, no to on tam też uczestniczy w tym nagraniu, nie? No jestem pewien, że zerwała z tobą. No właśnie nie, mówi, że usiadła, musiała chwilę przemyśleć sytuację, ale ponieważ my już się znaliśmy właśnie od jakiegoś czasu i zdołałem je poznać na tyle, że no spotykaliśmy się tam właściwie przez 5 dni w tygodniu, można powiedzieć, że jest dosyć często. I ponieważ mnie poznała, to wiedziała, że hobby, a życie to zupełnie dwie inne historie, przynajmniej jeżeli chodzi o moją osobę. No i jest do dzisiaj moją żoną. Ja pamiętam, że waszą pierwszą kasetę Brat Józef kupiłem w złotym groszu na Chrobrego. Był taki market, dzisiaj tam jest market sieciowy. Poszedłem do domu, puściłem ją sobie na magnetofonie, po czym bardzo szybko przeciszyłem i poczekałem, aż rodziców nie będzie w domu, bo no, przy rodzicach tego nie można było puszczać. No nie można, to tak samo jak ja jeszcze pamiętam za dzieciaka doktora Hakenbusza słuchałem na słuchawkach i też nie za bardzo było można. To tak samo później było z naszymi kawałkami, aczkolwiek... Nie miałem słuchawek w gorszej sytuacji. No, ja chyba jak miałem tego jamnika Kamasonic chyba, nie Panasonic, tylko Kamasonic, zresztą kupiony na rynku jeżyckim. Próba była w jakiejś ubikacji miejskiej, czy aby na pewno działa. Jak już jeździło się, na przykład były wakacje, pojechaliśmy nad morze bodajże do Łas, to też wychodziło się na jakieś tam molo, i leci sobie anty w środku dnia, dzieci bawiące się radośnie, prawda, piłką plażową, no i taki bardzo mało wulgarny kawałek sobie leci. Jakoś się nikt wtedy w tym specjalnie przejmował. To było w nas wtedy takiego, że wszyscy tego słuchali. To był jakiś taki zakazany owoc, zupełnie chyba prześwieństwo wtedy bardzo rozwijającego się disco polo, gdzie wszystko było bardzo swojsko, miło i przyjemnie. Natomiast my wyszliśmy z hamówą typową, skierowaną jeszcze bezpośrednio do jednej osoby, gdzie już poszliśmy po najmniejszej linii oporu, czyli atakując nawet rodzinę. Będąc właśnie wtedy na wakacjach gdzieś nad morzem, kupiłem gazetę wyborczą i tam w dodatku jakimś takim lokalnym były oceny płyt i wtedy już wyszedł cały Brat Józef. I było tak, że puścili w jakimś większym gronie i że była ogólna konsternacja i wszyscy mówili o ja i w ogóle i co to ma być, ale nikt nie chciał, żeby wyłączyć tą płytę i każdy chciał przesłuchać do końca, będąc ciekawym, co oni jeszcze mogą wymyślić. Tak? No, był wtedy kraj jednej gazety, Gazeta Wyborcza, to znaczyło zupełnie coś innego niż dzisiaj. Wojtek Mucha, autor książki Miasto Noży o Krakowie z tamtych lat, właśnie też w książce wspomina o tym, że z wypiekami na twarzy w podstawówce. Mówi, już w podstawówce czytałem Gazetę Wyborczą, ale przeczytałem dlatego, że był ten tekst Rap i Gwałt, zdaje się, że na okładce, tak? Ale pierwsze wspominki o nas, nie licząc oczywiście jakichś tam zinów, to był Głos Wielkopolski, gdzie był artykuł bardzo ładnie zatytułowany Na śmietnik. I to było właśnie po tym, jak wyszło nasze pierwsze demo Anty, że jeżeli wpadło w wasze ręce kaseta takiego zespołu jak Nagła Tak Spawacza, gdzie są dwa utwory, przede wszystkim Anty, to radzimy nawet nie zapoznawać się z treścią tego, jak najszybciej wyrzucić, tak? Odpowiedzieliście na to w utworze List Otwarty, później najpierw telefon słuchacza do radia w tej sprawie, no i później ostra odpowiedź spawaczy w tej sprawie. Posłuchajmy. Moje zdanie jest takie, że po prostu takich ludzi, którzy coś takiego piszą i wykonują, można nazywać, że to są artyści. To są dla mnie, to są ludzie troszeczkę chorzy umysłowo. Po prostu szanująca się rozgłośnia radiowa, tak jak nie przeprowadza dziennikarz wywiadu w Tworkach czy w Gnieźnie z ludźmi upośledzonymi, powinni po prostu nie zwracać uwagi na coś takiego i w ogóle się tym nie interesować. No bo to nie można powiedzieć, że to jest coś, jakieś dzieło artystyczne, czy że to artyści wykonują. No po prostu ludzie chorzy umysłowo albo naćpani prochami. Naćpani prochami. Prochami. Pusta dziewiczyna, ratura, tak spawacza, nasza p***ana nazwa nic p***a nie oznacza. Zjawisko logiczne, tak wszyscy o nas mówią. I coś mi się zdaje, że chyba nas nie lubią. Mówimy prawda, prawda jest brutalna. Ludzie muszą wiedzieć, że w Polsce też są bagna niemocne. Sklepy zachodnie, reklamy tylko brudne i ciemne, zażygane bramy. Ratura, tak spawacza się p***a. Nie podoba, bo ciągle klemy, ale to jest nasza mowa. Mam bogatego tatusia i nie mówię ciągle kul. To moje korzenie i tutaj jestem twój.
nie mam bogatego tatusia i nie mówię ciągle kul, tu są moje korzenie i tutaj jestem swój. Mówiliście o tych zarzynianych bramach, czyli o tym, czego nie było tak naprawdę w tej rzeczywistości medialnej, dosyć zmonopolizowanej w tym czasie. Niektórzy wzięli to bardzo do siebie na serio, na przykład Playboy, który w ogóle się z nami nie skonsultował ani nie próbował nawiązać kontaktu, zresztą opisał nas jako 7-osobowy zespół, gdzie był również Peja, Iceman i ta cała reszta. I Tytus chyba z Icy Drinkers nawet był w tym zespole wtedy. No to powiem szczerze, że nawet się zbulwersowałem, gdyż oni napisali, że nie dziwi ich taki język, bo chłopcy wychowali się w rynsztoku. Co myślę, że było dużą obrazą dla naszych rodziców jednak. Jakiś tam bunt w nas się wyświetlił, że wszyscy chcą nas po prostu zamknąć i pokazać przez pryzmat jednego kawałka. Natomiast nikt tak naprawdę nie patrzy na to, jak jest naprawdę. I tutaj wylaliśmy tak naprawdę wszystkie swoje żale, frustracje i spojrzenie w tamtym momencie na świat i swój młodzieżowy bunt. Bo tak jak mówię, w osobistym życiu, jakimś tam prywatnym nie chodziłem po, nie wiem, po osiedlu, nie rozpieprzałem wszystkiego, mówiąc tam delikatnie. Wiadomo, że no nie był, nikt z nas nie był święty. No, każdy lubił wypić, czy tam niektóre osoby również inne atrakcje czy używki używały. Aczkolwiek to było wszystko w jakichś tam granicach, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast robili z nas wtedy, no... Zjawisko socjologiczne, tak wszyscy tak o nas mówią i coś mi się zdaje, że chyba nas nie lubią. To był dokładnie, świetny tekst. Dokładnie. No i na pewno, tak jak niektórzy mówili, z tym się całkiem zgadzam, że byliśmy najbardziej radykalną odmianą hip-hopu, na pewno przynajmniej w tamtych czasach i to też przez to myślę nasz ówczesny sukces również. Ponieważ nikt tak naprawdę przed nami nie odważył się aż tak ostro, nie wiem, czy nazwać świata, czy problemów, które nas dotyczą i po prostu mówić tak jak na podwórku, no tak to sobie powiedzmy, bo gdy się ma 18, 19 czy 20 lat, to powiedzmy sobie szczerze, nikt nie mówi on, en i tak dalej, tak? Raczej każdy mówi tak, jak jest mu wygodnie, stawiając w te przecinki, zamiast przecinku właściwie wyrazy uważane powszechnie za wulgarne. I my tak nagraliśmy po prostu kawałki w taki sposób. Wiesz, to był akurat czas, kiedy kończył się Jarocin, czyli kończył się pewien jakiś tam rodzaj kontestacji z czasów komuny, tak? Część z ówczesnych kontestatorów poszła w komercję. Jarocin sprzedali, skandowano na jednym z ostatnich festiwali. Były hasła Kuba Wojewódzki to kutas nieludzki oraz Owsiak został również wówczas wygwizdany z okrzykiem Jarocin sprzedali. Czyli kończył się pewien obszar kontestacji, a wy poszliście z tym buntem, mam wrażenie, w te miejsca, gdzie jakby system niechętnie by widział bunt, bo tam były faktyczne do niego podstawy, tak? Czyli ludzie właśnie z tych osiedli, dzisiaj się używa określeń, nie wiem, wykluczeni, czy w każdym razie pokrzywdzeni w czasie transformacji. Jak czasami ludzie, nie wiem, bliscy mi jakoś ideologicznie mówią, a ten rap to tutaj tylko jakieś bluzgi, jakieś to. Ja mówię, posłuchajcie treści i przede wszystkim załapcie prostą sprawę. Ci, którzy są, buntują się faktycznie reprezentując tych, którzy są pokrzywdzeni w tym, muszą się posługiwać chropowatym językiem, no bo to życie jest chropowate, tak? No dokładnie. Powiem ci, że nawet nie przesiedziłem tak tej sytuacji, że to było związane z końcem Jarocina. I być może tutaj dlatego też ludzie mieli... No Jarocin na przykład kojarzy mi się, jeżeli chodzi o tamte czasy, bardzo z muzyką taką mocno alternatywną, później już to wiadomo, że poszło w coś innego. Dużo muzyki punkowej i myślę, że te nasze początki były również bardzo mocno nawiązane. Zastąpiliśmy trochę te zespoły punkowe po prostu myślę w tematyce i w tym przekazie. No bo i tej fazji wcześniej robiliście jakąś inną, troszkę punka, metalu, tak? Tak, było tak. Sam Sarę mieliśmy taki zespolik, gdzie właśnie się poznaliśmy, taki hardkorowo-punkowy. Ja zresztą nie ukrywam, że bardzo dużo słuchałem również właśnie punkowych zespołów. Zacząłem się interesować tymi kawałkami, gdzie był w jakiś sposób wyrażony bunt. Wiadomo, że w sposób bardzo
delikatny, że tak to określę. Przynajmniej to, co mogło lecieć na antenie ogólnopolskiego radia. Zresztą innego wtedy nie było. I stąd chyba później wzięło się właśnie zainteresowanie. Znaczy, może powiem też tak. Wtedy, będąc w liceum, czy tam nawet jeszcze wcześniej, nie było też komputerów. Także każdy dzieciak, jeżeli chciał sobie pograć albo coś, to próbował założyć jakiś zespół, gdzie albo się miało gitarę, albo się miało bas, albo ktoś tam miał dostęp do perkusji. I właściwie w związku z tym najłatwiej było zacząć grać tego punka, no bo punk był właściwie uznany za taką... akordy darcie mordy, jak no właśnie, było to uznane za taką prostą muzykę, jeżeli chodzi o wykonanie i gdzieś tam było można od tego zacząć. A że oprócz tego nas interesowała taka tematyka, a nie inna, to prawdopodobnie tak to się właśnie zaczęło w naszym przypadku. Piątkowo poznańskie, obaj byliśmy wtedy z Piątkowa, Kacz mi Sobieskiego, ja byłem ze Śmiałego. Ławeczka na Piątkowie, na osiedlu Sobieskiego, posłuchajmy. Stoi sobie ławka na Piątkowie na Sobieskiego przy pewnej zabudowie. Wieczora każdego całkiem się zapewnia i bardzo ważne zadanie spełnia. Ekipa cała się tam schodzi, niektórzy już starzy, inni jeszcze młodzi. Jedni po pracy, drodzy to łajdacy. Wszyscy siedzą i jarają sznugi, każdy ma już zajebiste długi. Ale to jest to, co cieszy nas, pełną wiksę miedzi pierdolą. Czas. A co z ambicjami, marzeniami, co z przyszłością, zdążeniami? Zapytałem paru przedstawicieli i oto co mi powiedzieli. Kary by chciał mieć kasy w chuj, jeździć na imprezy i robić gnój, aby się w dobrej formie utrzymać, coś tam przy***olić i coś wydymać. Za to Olo jest najbardziej rozjechany, ale przy tym też nieźle odjechany w... i duże pieniądze, jak nie to więzienie. Wielu się zastanawia, która to była ławka na Sobieskiego. Ja myślałem, że to ta ławka, jak jest taka droga na szagę przez osiedle. Teraz z Fazim rozmawiałem po latach i mówi, że to inna ławka gdzieś tam bliżej szkoły. I ty byłeś jej wynalazcą, tej ławki, na potrzeby utworu. No ja jestem w ogóle autorem akurat całego tego kawałka. Ławka przy pewnej zabudowie, jak to jest w kawałku, w utworze właściwie, jest to ławka, bo jeszcze stoi cały czas, przy szkole numer 15. Spotykaliśmy się tam praktycznie no, każdego dnia. Wtedy to były jeszcze czasy, gdy nie było telefonów komórkowych. Telefon zwykły też miał mało kto. To już były w ogóle wieczory, gdy tam raczej się z tego nie korzystało, żeby nie budzić rodziców. Często idąc raz, drugi, trzeci i na przykład jak za czwartym razem się wychodziło, była godzina 22, no nikt się nie pojawił, no to kurczę, wtedy wiadomo, że jednak to będzie wieczór, że trzeba iść do chaty i nic z tego nie będzie. Są ci, co są po pracy i są łajdacy, tak było. Tak jest. W tym utworze opisałeś w nim to, co wtedy ludzie, bywalcy tej ławki myśleli, jakie były ich marzenia. Zrobię wielki skok, zdobędę wielkie pieniądze, albo trafię do więzienia. Dokładnie. Tego przekazu nie było w muzyce lecącej, nie wiem, w jakiejś Trójce, czy w tym rynku muzycznym, który już jakoś się komercjalizował, kształtował, zaczęły nim rządzić układy finansowe i w tym była wasza siła, tak? Prawdopodobnie to było po prostu prawdziwe, bo muszę powiedzieć, że faktycznie jest tam tak, że to nie jest mój wymysł z głowy, że sobie tam wymyśliłem, że ten by chciał zrobić to, ten tamto, tylko zrobiłem sobie notatki i mówię, ty właściwie co byś chciał robić za te 10 lat, właściwie jak to widzisz, nie? No i każdy mi tam powiedział, musiałem to oczywiście jakoś tam złożyć odpowiednio, żeby to trzymało rym, ale faktycznie jest to na podstawie słów chłopaków. Co kto z tym zrobił, to powiedzieć nie chcę i nie mogę. To zrealizował te marzenia. To zrealizował marzenia, czy też no, niektóre to nie były zamierzenia, znaczy marzenia, tylko zamierzenia, o, właściwie w ten sposób. Zamierzenia, wiesz, to bo ja pamiętam ten czas na moim osiedlu Śmiałego, nieopodal, była pijalnia piwa Bajeczka, była Cafe Cappuccino, był bar Śmiały, no i pamiętam w tym Cafe Cappuccino my robiliśmy zebrania tej naszości mojej ekipy i trzy stoliki w Cafe Cappuccino zajmowała Mafia Piątkowska, kolejne trzy stoliki zajmowaliśmy my.
Niektórzy, co nas tam nie znali, młodsi, to tak nas obczajali wzrokiem, ale ci starsi mówili nie, nie, to są nasi koledzy z podstawówki, w trochę innym klimacie, ale na przykład jak małolat zabrał nam krzesło, to oni mówili oddaj krzesło, bo to nasi koledzy z podstawówki. No, taki to był klimat, taki to był czas, tak? Tak, tak. Ja też coś podobnego przeżyłem, że jakby to powiedzieć, mam na rozliczeniu, ponieważ byłem za to bywalcem stałym właściwie. Co tydzień bywałem w Dąbrówce na pogotece. Dokładnie. I też był taki moment, że zaczęły tam przychodzić takie ekipy, które wyciągały osoby na zewnątrz, no i wiadomo. I też w pewnym momencie zostałem zaczepiony. Dokładnie to było tak, że podrzucili mi butelkę pod stołem, że obiło się moje stop, moich stóp. I podszedł jeden tam z gagatków i powiedział, flaszkę wniosłeś, nie? Ja mówię, żadnej flaszki nie wniosłem, przed chwilą to przyleciała. Co ty tego i tamtego, nie? Wychodzimy na zewnątrz. I też poszedł jeden chłopak taki i mówi, tego znam ze szkoły. I był spokój, nie? Koło tenisowych kortów. Co tam słychać u twojej mamy? Ostatnio często miewam o mamy. Ostatnio często widzę King Konga. Muszę przeczyścić ustnik od bąga. Pogoteka w Dąbrówce to jest kawałek historii moim zdaniem, bo w późniejszych latach istnienie takiej imprezy na osiedlu, na blokowisku, gdzie się schodziły różne subkultury, to byłoby już niewyobrażalne, no a wtedy coś takiego zaistniało. Dokładnie, tam poznałem swoją żonę zresztą. I była też taka historia... Dziewczyny tam się zapoznawało, tak? Tak, była też taka historia, którą sobie teraz przypomniałem właśnie, że tam było można prosić o kawałek, prawda, DJ tak, czasami tak. Coś... I ktoś poprosił o anty. I ktoś poprosił o anty, ale komuś tam z kolei się to bardzo nie spodobało. I pięścią uderzył w tą taką obudowę DJ-ską. Na środku, tak. Na środku, no i wszystko się posypało. No, tak, takie emocje wywoływała wasza muzyka. Ja pamiętam jedno, że tam nie było cenzury. Tam faktycznie Adam chyba miał na imię, tak? Kolega, który puszczał muzykę. Być może. On puszczał i zespoły punkowe, ale jak Skinny poprosili o Legion, to wszyscy inni schodzili z parkietu, a Skinny w glanach maszerowali przez środek, słysząc utwór Nowe Pokolenie. To było w ogóle bardzo dziwne miejsce, bo ponieważ tam faktycznie wszystkie subkultury w jakiś sposób się odnalazły. Piątkowo z tego czasu były wówczas, jak się śmialiśmy przed programem, dwie potężne akcje marketingowe wtedy w mieście, kiedy jeszcze marketing nie istniał. Jedna to były szablony nagłego ataku spawacza, które były wszędzie na mieście. W tle pokażemy zdjęcie dwóch moich kolegów z naszości, Matusa i Malaska. Gdzieś stoimy przy murze, gdzie jest właśnie ten wasz szablon. No i druga akcja to były naklejki naszości. Nasz cel głupota w każdym autobusie. Tomek Ceranka, twój kolega z czasów podstawówki, potrafił ponad 200 naklejek nakleić w jednym autobusie. Tak, w ogóle ta akcja z tymi naszymi graffiti to był strzał w dziesiątkę, który właściwie był pomysłem znikąd. Pierwszy chyba szablony robił Patyczek w Poznaniu właśnie. Właśnie ktoś z nas znał osobę, która wykonywała szablony. I wiem, że to za jakieś tam niewielkie pieniądze była rozmowa, czy się zrobi i tak dalej. I oczywiście to nie wiem, czy tam było 3 czy 4 noce. I było pyk, 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 ściany, przejścia, zebry. Wszystko, co było możliwe, obmalowane. I faktycznie to
myślę, również się przyczyniło do jakiegoś tam naszego sukcesu, powiedzmy, tak? Pistolet, kij bejsbolowy, czyli wszystko, czego czytelnik tego tekstu na czołówce Gazety Wyborczej się bał, tak? Czyli, dokładnie, tak. Czyli siłą rzeczy to zwracało uwagę. Ja pamiętam, jak było z tymi naszymi wlepkami. Ja się czuję osobistym wynalazcą wlepek, chyba pierwszym, który w Poznaniu je robił, dlatego że w jaki sposób ja je wynalazłem. Nie było papieru samoprzylepnego białego jeszcze w sklepach, ale można było kupić przeróżne kalkomanie albo plany lekcji, które można było sobie w domu przykleić. Plany lekcji były za grosze, a mama miała zmywacz do paznokci. I tym zmywaczem do paznokci, jak się zmyło watą ten plan lekcji, powstawała biała kartka papieru samoprzylepnego, a pojawiły się pierwsze markery. Ja tymi markerami tam pisałem naszość, nasz cel, głupota, albo jeśli jesteś głupi, naciśnij przycisk, naszość podpisane, i to się naklejało przy przycisku przy wysiadaniu z autobusu. No i ludzie stali, jedni się śmiali, że ty jesteś głupi, bo nacisnąłeś przycisk, inny zdrapywał i tak dalej. Ludzie zaczynali gadać, a co to jest ta naszość i o co im chodzi, nie? No tak. I to było bardzo dobre posunięcie marketingowe z naszej strony, a... Drugą rzecz, którą nam sprezentowali, no to właśnie była Gazeta Wyborcza, która na pierwszej stronie umieści artykuł Rap i Gwałt. W tej chwili musielibyśmy posmarować ogromne pieniądze, żeby wykupić reklamę na pierwszej stronie jakiegokolwiek dziennika. Piątkowo z tamtych czasów, blokowisko stosunkowo nowe. Ja w siódmej klasie podstawówki się sprowadziłem na piątkowo. Ojciec mnie właściwie bez mojej wiedzy przepisał do podstawówki, byłem bardzo zły na niego, do siedemnastki na chrobrego. Nowe blokowisko, wykopy pod szybki tramwaj, gdzie niektórzy pływali na styropianie, jakieś dokładnie. Dzieci nawet tam zdołały się utopić. Właśnie ostatnio mówiłem do syna, że mam nadzieję, że nigdy nie wpadnie na takie pomysły, bo mówię, ja mają zawsze tyle rozumu w głowie, że mówię, no, jakoś się hamowałem, że bardzo chciałem, i właśnie ostatnio mu podałem przykład, że kumple pływali na tych styropianach po tych wykopach na szybki tramwaj. Mówię, bajora były wielkie, styropiany też były wielkie, ale mówię, no akurat ode mnie na szczęście nikt się nie utopił, ale ja zawsze coś mnie trzymało z boku, że jednak nie, nie, nie. I mówię, mam nadzieję, synku, że ty też będziesz miał tyle w życiu, no nie szczęścia, co rozumu, żeby po prostu takich rzeczy nie próbować. PTKWO, ej, PTKWO, budzi się. Wróciłem na rejon, to PTKWO. Piątkowo się budzi, piekło ogniem stoci. Na tych osiedlach mam swoją rolę. Jestem w tej roli jak Achilles stroi. Są tu dwie wieże, Sobieskiego oddech bierze. Zielony Bóg, wał ławki huk. Jak czarny kruk, obserwuję znów, by policyjny by przewidzieć róg. O nagłym ataku spawacza było na przykład mediom trudno mówić czy pisać, bo właściwie nie był przypisany do jakiejś żadnej opcji. Tak? Wy atakowaliście bardzo ostrym językiem wszystkie grupy, które uznawaliście za wpływowe. No i dla jakichś klimatów mi bliższych, czyli tam prawicowych, czy powiedzmy niepodległościowych, antykomunistycznych, bo jestem bardziej, nie wiem, piłsudczyk niż narodowiec z rodowodu, ale w każdym razie po tej stronie, no to bardzo dużo by tu pasowało. Tak? No, wyzywacie ten establishment III RP wzbogacony niemiłosiernie. Tutaj coś w ogóle zero poprawności politycznej, jak o jakichś homoseksualistach, no ale nagle o księżach i to tak ostro, że mówię, o kurde, no to nie, to jest przegięcie. Jak ktoś patrzył na to z lewicowej strony, no to też by mu wiele pasowało o tych księżach najbardziej, no ale później odwrotnie, niepoprawne politycznie skrajnie. To znaczy, wy wychwytywaliście pewnie z tych wszystkich wpływowych grup to, co było w tym obłudą, no a że przedstawialiście to jako 20 czy tam 18-19-latkowie w ostrej formie, powodowało, że nie byliście do końca akceptowalni dla nikogo, tak? No dokładnie. My to z Fazim w ogóle tak jak stare dobre małżeństwo, nie myli z zespołem, tylko z powiedzeniem. Fazim zawsze było bardziej, tak mi się wydaje, do tej właśnie prawej strony. No blisko narodowców na początku zaczynał, tak? Nawet niektórzy mówili, o tu skóra, łysy i w ogóle. Jakoś bardziej tej lewej strony się zawsze trzymałem, bo tak jak mówię, od małego, raczej znaczy od małego tego już tam małego, dorastającego, punkowe sprawy i tak dalej. Ale tak jak to jest w małżeństwie, raz, że ktoś się lubi, ten się czubi, a dwa, że muszą być dwa żywioły, żeby to zagrało, tak?
I generalnie po prostu przekazywaliśmy w tekstach to, co nas wkurza. I obojętnie, czy to był ksiądz, czy to był polityk, czy cokolwiek innego, jeżeli miało jakaś sytuacja miała miejsce, która akurat stwierdziliśmy, że trzeba to skrytykować i pojechać po bandzie, to robiliśmy i tyle. Krytykowaliście też bardzo ten rynek muzyczny radiowy, to, że są piosenki, które w radiu można puszczać i są takie, których w radiu puszczać nie można. Tak jak tutaj już mieliśmy okazję też porozmawiać, jeżeli chodzi o ostatnią płytę, wydaliśmy kawałek, który jest taki typowy dla naszych kobiet. Nagraliśmy klip w Teatrze Nowym. Jesteś tam we fraku, zdaje się. We fraku jestem, pierwszy raz w życiu i przypuszczam, że ostatni. Powysyłaliśmy to również do wszystkich telewizji, które by mogły ewentualnie być tym zainteresowane. Ja nawet nie mówię o tym, że one odrzuciły, tylko że żadna nawet nie potrafiła odpisać. I nie wiem, czy jest to związane z naszą starą nazwą, która jest od razu skreślona albo wyrzucona. Czy jak to wygląda, czy trzeba mieć po prostu dużego wydawcę za plecami z odpowiednią sumą pieniążków, który potrafi to popchnąć dalej. No ale taki jest fakt. Jesteś tu, to jest utwór firmowany Catch Me, Małpa, Nagły Atak Spawacza. Pod takim szyldem występujecie teraz, kiedy nagrywacie to we dwóch, bo Fazi gdzieś tam jeździ po Polsce i świecie. Tak? Od dawien dawna w takim składzie gramy koncerty, także chcieliśmy w jakiś sposób to zalegalizować, że tak to określę, żeby po prostu, żeby nie było ciągle pytań, gdzie jest Fazi i tak dalej. I wiadomo, że w tym momencie chcielibyśmy głównie grać właśnie repertuar ten, plus przekrój ze starych płyt, który jest najczęściej wywoływany na koncertach. Generalnie jesteśmy w trójkę, bo jeszcze jest DJ Jackson, ale gdybyśmy jeszcze dodali do nazwy DJ Jackson, to nawet podpis na YouTubie pewnie by tego nie zmieścił. Bunt nagłego ataku spawacza został zauważony na arenie międzynarodowej. Byliście zaproszeni na pewną konferencję w Niemczech. Konferencja nazywała się Współczesna wizja moralności w Europie. Catch Me i Fazi w tej sprawie posłuchajmy. Twórczość zespołu od samego początku była mocno zaakcentowana wyrazem moralność. Jestem nienormalny, jestem zwykłym hamem. Ich bin nicht normal, ich bin ein normaler, der sich nicht, der kann, ahne, no, ham. Gut. Jestem prosty i niewyuczony. Ich bin verflucht, verfickt, ein einfacher und Mensch ohne Ausbildung. Ale do walki z takimi śmieciami jak wy zawsze gotowy. Generalnie dla mnie strażnicą moralności. Eigentlich jest die Grenze der Moral. Powinna być rodzina, pełna rodzina. Sollte die Familie sein. Rodzina, która z pokolenia na pokolenie przekazuje jakieś prawdy, jakiś szacunek. Akurat w mojej rodzinie tego nie było, ponieważ mój ojciec, jak miałem 3 miesiące, zwalił mój father, als ich noch klein war, 3 monate. Rozwalił się na motorze, nie? Zginął. Ale zawsze coś było takiego, nie wiem, w powietrzu. Ale zawsze było irgendwas sozusagen in der Luft. Co nade mną czuwało, nie wiem, czy to był Bóg, czy co to. Później, kiedy już się tam w miarę ogarnie, ma swoje dzieci, ma pole do popisu, żeby przekazać tym dzieciom, żeby ta moralność i tak dalej. Damit die Moral und so weiter. Nie była jakimś, nie wiem, jakimś zbiorem pustych słów zapisanym gdzieś na papierze. Ty zrobiłeś sobie trochę happening z tego wszystkiego, ale bardzo dobrze przygotowany. Fazi zagadał bardziej na spontanie, co go boli, ale przekaz w tym też był. No tak, no myślę, że ogólnie się spodobało nasze wystąpienie, chociaż zupełnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, patrząc na listę gości. Ale ten biedny Niemiec musiał to verfluchten tam jako jakieś przekleństwo. No tak, właśnie się zastanawiałem, jak poradzi sobie pan tłumacz. Jedyne, co miał przekazane, to wcześniej wysłałem mu kawałki utworów, które prawdopodobnie będą do przetłumaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o wystąpienia, no to już musiał lecieć na żywo. Ludzie, którzy nas oglądają, słuchają, mogą mieć trochę wątpliwość, jak cię zakwalifikować. No bo tutaj rap osiedlowy z Piątkowa. Z drugiej strony koleś z jakimiś takimi dziwnymi dreadami, czy warkoczykami, czy no bo nie, warkoczykami. Zdecydowanie warkoczykami, nawet powiem szczerze, że mnie to denerwuje, gdy ktoś mówi, że a taki tam z dreadami. Nie, to są typowe warkocze, znaczy typowe, francuskie warkocze,
które są rozczesywane, myte, bo dla niektórych to od razu brudas, prawda? Nie, nie, wszystko jest w porządku. No więc właśnie a propos podziałów subkulturowych, skinów, brudasów i różnych innych. Z jednej strony kibic z Lecha przez lata na mecze chodzący na piątkę był żarówa gościem wywiadu z chuliganem. Z drugiej strony koncert twój i Małpy na rozbracie w Skłocie Poznańskim. Dzisiaj te podziały różne wyglądają trochę inaczej, a drogi życiowe ludzi kontestujących w różny sposób, w różnych przejawach tą Trzecią Rzeczpospolitą, w różny, nietypowy dla dzisiejszych czasów sposób się układały. To już paru rozmówców takich było w wywiadzie z chuliganem. Mhm. Jak to było z tobą? No i co ci ludzie biedni, jak mówił Tomasz Lis, mają sądzić, patrząc na takiego kibola i rapera jak ty? Przede wszystkim nie byłem nigdy chuliganem ani kibolem, zawsze byłem kibicem, który spokojnie dopinguje. No ale jak zadyma była, no to co, nie ruszyłeś? Wiesz co, jak siedzę za tej piątce jako małolat, to raz, że byłem małolat i za bardzo raczej nie mogłem nic zrobić. A dwa, że później już w tych czasach starszych wcale tak za dużo tych zadym nie było, naprawdę. Na stadionie nie było. Ponieważ muzycznie punk rock mnie interesował jeszcze za dzieciaka i za tych młodszych lat. Ja mam siostrę, która jest 10 lat starsza ode mnie. I kiedyś właśnie chyba na skutek jakichś zdjęć z Jarocina i tak dalej podobały mi się zawsze irokezy. I mówię, słuchaj siostra, zrób mi jakiegoś irokeza. Wiadomo, włosy to miałem wtedy, nie wiem, 12 czy 13 czy 14 lat, no to miałem jakieś tam włosy takie typowe, jak miał dzieciak. Na cukier mi postawiła, ale pamiętam, że miałem iść z mamą do sklepu i bardzo to jej było nie w myśl. I chyba nie pamiętam, czy w ten pierwszy wieczór już te włosy trzeba było rozszerzać czy coś. Do dzisiaj chętnie zagram na wszystkich imprezach właśnie skłotowych czy tego typu. Graliśmy zresztą na Punk z Pikniku, gdzie też powiem szczerze, że słyszeliśmy gdzieś pobocznie, że ludzie się zastanawiali, co my tutaj robimy w ogóle. Graliśmy zawsze jako ostatni, bardziej jako ciekawostka, a ta ciekawostka jeszcze potrafiła nawet tych martwych ludzi, którzy zazwyczaj, gdy była impreza gdzieś tam od godziny 10 do 2, no to powiedzmy, że sobie szczerze, no ci, co zaczynali o 10 i mając rock'n'rollowy, punkowy tryb życia, to leżeli pod sceną i powiem szczerze, że zazwyczaj wstawali na nas. Że potrafiliśmy tych ludzi naprawdę bardzo mocno tknąć. To nie mówię dlatego, że ja tak sądzę czy uważam, ale po komentarzach, które się później pojawiały na Facebooku, na YouTubie, że byliśmy największym zaskoczeniem na takich imprezach i zawsze się na tym... No dobra, co robi na rozbracie utwór Roman Pedał? Właśnie powiem szczerze, że zawsze się zastanawiam, jak to będzie przyjęte i czy to na pewno mamy grać. A to jest podbijane przez publiczność. Także myślę, że przez zdecydowaną, bo na pewno jest jakiś tam odłam czy grupa, która jest zatwardziała i nie, to jednak myślę, że większość zrozumiała, o co chodzi, że jest to pastisz. A propos kawałków humorystycznych, Uwe Kolarz. Teraz w czasie tej zarazy z dziećmi zacząłem grać w kapsle w domu, tak trochę sobie puściłem piosenkę Uwe Kolarz, sprawdziłem, czy jest na YouTubie. Jest. Dzieciom to tam wyciszałem, jak te brzydkie wyrazy były. Pytanie bardzo zasadnicze i merytoryczne. Uwe Kolarz to było Uwe Amplerze czy Uwe Rabie? Bo było tych kolarzy z NRD o imieniu Uwe Dwóch. Tak, nie jestem autorem tego kawałka, zresztą to jest jedyna płyta, czyli Ninja Commando 5, na której mnie nie było przez te wszystkie lata, ale z tego, co się orientuję, było to o Uwe Amplerze, bo był to chyba wtedy bardzo właśnie taki popularny kolarz z wyścigu pokoju, a wtedy ten wyścig pokoju... Tak, już wtedy bardzo... trochę gwiazda Olafa Ludwiga lekko przebrzmiała i Uwe Ampler stał się tym nowym liderem. Dokładnie. Po dzisiejszy czas NRD. Na koncertach ten kawałek krzyczy się dużym powodzeniem prawdopodobnie przez ten chwytliwy refren, gdzie wszyscy czekają na refren, tam zwrotka to mniejsza z tym, prawda? Ale co do kapsli, to pamiętam, że też bardzo lubiliśmy grać u siebie na osiedlu, oczywiście z chłopakami. I te, prawda, wyklejane flagami kapselki
i jeszcze nawet później niektórzy myśleli, w którym miejscu dobrze otworzyć, żeby odpowiednio zakręcał na odpowiednim zakręcie. No, tak? Rozmawiasz z człowiekiem, który miał 3000 kapsli w dwóch skrzynkach, no każda ja po 18 przegródek. Nie będę się wypowiadał. Po latach sobie wygooglałem, żeby sprawdzić, czy Olaf Ludwig albo Uwe Ampler, albo Uwe Rapp, czy nie daj Boże Thomas Bart, czy kto tam jeszcze był, czy nie współpracowali ze Stasi. Nic mi nie wyskoczyło, tak? Nie zrujnowano mojej wizji z dzieciństwa. Aha, szczerze mówiąc, to nie, tak do niej dociekałem. Pamiętam tylko, można powiedzieć, doniesienia medialne i ta jakaś chwytliwa nazwa, czy imię, czy też nazwisko, które zapamiętaliśmy i przeszło. Uwe rozpał kolażówę, powiedzmy sobie szczerze, tak było to w tym refrenie, ale zanim wy to zaśpiewaliście, to był tekst, który ja znałem z Piaskownicy, tak? To znaczy, to utrwaliliście dla pamięci potomnych wierszyk. Każdy jak był mały, chciał mieć kolażówkę, bardziej niż amerykańską temperówkę, nieważne jaką, ale z dużymi oponami, żeby trinkować przed kolegami. Gdzieś tam w Niemczech urodził się Uwe, na drugie urodziny dostał kolażówę. Zamiast do szkoły jeździł po lesie, a nauczyciele to banda złodziei. Uwe k***a dobry kolarz, miał być z niego niezły stolarz. Raz o kamień się wyjechał i już prawie rower sprzedał. Pojawił się również Kazimierz Wichura na tej kasecie, którą wówczas kupiłem. Kto stworzył postać Kazimierza Wichury? Postać Kazimierza Wichury stworzył Fuzzy. Zresztą nie tylko osoby typu Kazio Wichura, ale na przykład Sowa bez oka, która jest do dzisiaj bardzo jakiejś znaną, nie wiem jak to nazwać, osobistością. Personą. Razem z Małpą dograliście się do płyty Fuzzy'ego Recepta. To jest mocna płyta, ja tych kawałków trochę posłuchałem, jestem spawaczem, jestem spawaczem, lat 45, rapuję Fuzzy, bardzo mocno krytyczny wobec tej młodej rapowej sceny. Czego szukacie na rapowej scenie? Trutnie, pedały, dziwadła i lenie. Czego oni chcą na rapowej scenie? Trutnie, pedały, dziwadła i lenie. Ja mam wrażenie, każda faja, że wasze matki mają większe jaja. Chłopaki z baraku, to jest rap. To czy jest na bogato, czy nie ma pieniędzy? Fuzzy to formułuje bardzo radykalnie, nie tylko w tym utworze, także w innych, plastikowe gówno, won. Jak ty to widzisz, czy miejsce na ten rap sięgający tych korzeni, które ty współtworzyłeś, jeszcze jest? Na pewno jeszcze jest. Nie chciałbym też w tak dobitny sposób atakować tego, co się w tej chwili dzieje na scenie, ponieważ gdyby środowisko było tak samo zamknięte w latach, w połowie lat 90., tak samo byśmy nie mieli miejsca bytu. No teraz czasy się zmieniły, jest dużo muzyki tworzonej przez komputery, gdzie tak naprawdę niczego nie potrzeba. My pierwsze płyty nagrywaliśmy na taśmach, nagrywało się na szpulach. To jeszcze było tak, że się przychodziło następnego dnia i Andrzej mówi, no panowie, jest bardzo przykra sytuacja, szpula się zerwała. A czasami jak się zerwa w dwóch miejscach, to po prostu całą sesję trzeba było powtórzyć z danego dnia. I jest na pewno im łatwiej zabłysnąć w jakikolwiek sposób. Różne tam TikToki, YouTube, wszystko wchodzi w grę. My tak nie mieliśmy. Tak naprawdę ja, mając swoją płytę CD w ręku, nie miałem już odtwarzacza w domu. No, nie tak, miałeś gdzie odsłuchać nie własnej płyty. Nie miałem gdzie odsłuchać, tak? Wiadomo, że miałem kasetę, ale płytę jako taką to mogłem sobie tylko postawić. Ja powiem tak, ze swojej strony. Wolę old school, jeżeli coś mam na słuchawkach, to są to raczej płyty sprzed lat, typu pierwsze albumy Snoop Dogga czy Dr. Dre, bo to mi się po prostu bardziej podoba. I tyle mogę powiedzieć, natomiast nie jestem krytykantem tego typu, że no, mi się to nie podoba, więc tego nie rób. Wiesz, ja jestem zwykłym słuchaczem, który słucha sobie tego, co tam za młodu trochę słuchał, reszty nie przyjmuję do wiadomości, nie słucham, ale no, chociażby przed wywiadem sobie, bo posłuchałem jakieś te Taco Hemingway'e, tam BDS-y, Solary, to jest kompletnie
no kompletnie inny świat, kompletnie inny klimat. Nie ma też takiego tego oddzielenia, które było za dawnych lat, że rap to jest coś, co jest daleko od tego świata komercji, od świata list przebojów. Wszystko to zaczyna się mieszać, jak ci raperzy zaczynają się pojawiać w tych samych, nie wiem, talk show telewizyjnych, gdzie tam się pojawiają te najważniejsze gwiazdeczki popu i to zaczyna się jakby przenikać i jak mam wrażenie, że właśnie w tym Jestem Spawaczem, czy tam Canario Rap, czy w tych utworach Fazi o tym mówi, to jest taki jakby sprzeciw wobec rozmywania tożsamości, które prowadzi do zatraty tożsamości przez rap w jego rozumieniu. Bliskim jest to spojrzenie. Jest to, bo to jest tak samo jak przy pierwszych płytach, po prostu śpiewamy o tym, co nam się nie podoba i tyle. To nie jest tak, że naprawimy świat i tak i tego nie będzie. Rapowaliśmy, co nam się nie podoba, a teraz rapujemy o tym, czy co nam się nie podoba, ale to nie znaczy, że to nie ma racji bytu, bo wiemy dobrze, że tak po prostu będzie. To wtedy dla mnie już na przykład nie będzie ciekawe, czy ma sens zachowywanie jakiegoś, nie wiem, przyczółka, budowanie, znaczy zachowanie fragmentu tej tożsamości rapu. Jest taki kawałek o zupełnie innej jakby gatunku muzycznym. Powiem, Leszek Długosz, poezja śpiewana i on śpiewał o piwnicy pod baranami. Pod baranami też już dzisiaj inny czas, inną muzykę, dziś kto inny gra. Pięknie się sprzedaje legenda z tamtych lat, coś tam turystów, tłum zalicza swój wieczorny szlak. Ty w innej stronie miasta mieszkasz dziś. Twój sławny sweter przepadł gdzieś. Dziś inny szyk, gdzieś inny rytm, zupełnie inna skala spraw. No ze mną też. No przecież ze mną nie od dzisiaj też tak jest. Pod baranami też już dzisiaj inny czas. Turystów tłum zalicza swój wieczorny szlak. Nieźle sprzedaje się legenda tamtych lat. Ech, miła no, uśmiechnij się i bez ironii wznieś kieliszek. Wznieś kieliszek ze mną swój zacienie tej młodości, kiedyś zostawione przez nas tu. No ale jednocześnie Leszek Długosz nie zaczyna śpiewać czegoś innego, tak? No bo jest wierny jakimś tam wartościom, jakiemuś czemuś, co kiedyś zostało stworzone. Wiele gatunków muzycznych prawdopodobnie doznaje tego, że 25 lat temu coś było ideami, a świat komercji pieniądze przeżarły to, tak? Czy to świat komercji, to... To jest tak, że świat się zmienia, zmienia się słuchacz, zmienia się jego upodobania. On ma dostęp do czegoś innego, ma inne gry komputerowe, gdzie jest inna muzyka. Nie wiem, czy to można nazwać jakimś tam rozwinięciem, ale upodobaniami tak naprawdę. On ma inne upodobania niż te 10, czy 15, czy 20 lat temu. Fazi rapuje postęp, dobra, ale zdrowy postęp. Niektórym by trzeba odciąć od internetu dostęp, coś takiego, tak? Tak, tak, ale słuchaj, to jest po prostu coś takiego, że Rolling Stonesi mogą nagrać nową płytę i będzie super, ona się sprzeda, ale i tak grając kawałki na koncercie, wszyscy najbardziej czekają na te najbardziej znane, no, klasyczne, gdzieś tam. Tak, tak. I taka jest prawda, że najbardziej nam się podoba to, co się kiedyś słyszało. Te przeboje, wiesz, z lat naszej młodości chętniej są przez nas słuchane niż te obecne. A te obecne są najbardziej słuchane przez osoby, które mają 15 do 25 lat, może do 30 ewentualnie. Ale czy to też dlatego nie jest się tak, zmienia słuchacz, że dawniej, że ta młodzież nie ma wzorców, ponieważ wielu dawnych raperów z tych początków, tak, teraz udziela wywiadów o włoskiej kuchni, o rzeczach kompletnie nieciekawych już komercyjnie, tak, wyrosła z jakiegokolwiek buntu i o tym mam wrażenie, że mówi trochę Fazi, nie ma przewodników, którzy by pokazali, dobra, ale rap to jest dotąd, a odtąd to róbcie sobie tą muzykę, ale już nie nazywajcie tego rapem, tak? No coś w tym jest, możemy się sam nos pewnie na ten temat dyskutować, a prawda jest taka, że
i tak sprzeda się to, co się po prostu podoba publice w danym momencie. Kacz mi i małpa, co planują? Kacz mi i małpa nagły atak spawacza. Co planujemy? Na razie jest ciężko pod tym względem, że kluby są nadal pozamykane, właściwie koncertów grać nie można, być może jakieś tam plenery. A my na plenerach to tak średnio z naszym słownictwem, prawda? Być może jakaś nowa płyta, ale wiadomo, że też życie osobiste, zawodowe toczy się dalej. Jesteśmy coraz starsi, więc też nie ma tak czasu za bardzo. Ale skoro robimy to już ponad 25 lat, to znaczy, że to jest też nasza pasja i będziemy na pewno jakoś to podtrzymywać. Kacz mi był dzisiaj moim gościem w wywiadzie. Z chuliganem. Niebawem będzie także małpa z nagłego ataku spawacza. Uznałem, że opowieść o nagłym ataku spawacza jest na tyle ważna w programie o polskim buncie wszystkich czasów, że warto to pokazać z różnych stron. Na Faziego też oczywiście czekamy, a ja zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.